Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie dzisiaj w krótkim filmie informacyjnym. Ci z was, którzy śledzą mój fanpage, wiedzą, że szykuję się do dużej modernizacji komputera. Poznaliście już płytę główną, którą będę miał w nowym komputerze. Teraz pora na procesor. Na pewno jesteście ciekawi, na moim fanpage'u obstawialiście, który to będzie procesor. W komentarzach odbywała się dość dynamiczna dyskusja. Dziękuję wam przy okazji za wszystkie rady. Oczywiście wszystkie były dobre. No i mogę już w tej chwili zaspokoić waszą ciekawość. Oto nowy procesor. Za chwilę przyjrzymy mu się jeszcze troszeczkę w takim bliższym ujęciu. Ok, moi drodzy, tak więc wiecie, że płyta, którą wybrałem, to Z97 MX Gaming 5 od Gigabyte'a. Bardzo dobrej klasy seria gamingowa, ale przede wszystkim też płyta z serii Ultra Durable, po prostu wykonana na najlepszych komponentach, podzespołach. Naprawdę świetny sprzęt, oczywiście na podstawce LGA 1150 Intela. No a procesor już zobaczycie z bliska, że jest to Intel Core i7 4790K, czyli praktycznie najwyższy model, jeśli chodzi o tą podstawkę. Procesor, który jest po prostu wart swojej ceny. Cena procesora to jakieś 1500 zł. Sam procesor kosztuje więcej niż przy moim poprzednim upgrade'zie. Płyta główna plus procesor plus pamięci. Natomiast jak pamiętacie, w tej dyskusji na fanpage'u wahałem się pomiędzy bardzo dobrą i5, która do gier by była świetna. Natomiast pamiętajcie też, że renderuję mnóstwo filmów miesięcznie. Do tego testuję też różnymi programami. Dlatego dodatkowa moc, którą zapewnia i7, naprawdę powinna się mi przydać. Oczywiście w najbliższym czasie zobaczycie montaż tych podzespołów w nowym komputerze. Niedługo zobaczycie też nową kartę graficzną oraz, uwaga, nową obudowę. Tak więc będzie na pewno wiele ciekawych filmów z montażu, a potem po kolei co jakiś czas będą pojawiać się filmy z wrażeniami, z testami nowego sprzętu. No ja już czuję, że po prostu skok wydajnościowy w tym przypadku będzie po prostu gigantyczny. I myślę, że ta kasa zainwestowana w ten sprzęt naprawdę się zwróci. Jeśli kogoś z was interesowałyby szczegóły na temat tego procesora, to zobaczcie, jest to procesor, który ma taktowanie 4 GHz, czyli super, po prostu możemy go jeszcze sporo podkręcić. Nie wiem, czy będę się bawił w podkręcanie, nigdy tego nie robiłem i generalnie nie chce mi się, prawdę mówiąc, to bawić, nie mam czasu na to, ale może kiedyś zobaczymy. 8 MB cache'u, czyli też o 2 MB, jak dobrze pamiętam, więcej niż w i5. No i podstawka. I z drugiej strony mamy też wykorzystywane technologie, 4 rdzenie fizyczne, 8 wątków oraz wszelkie inne technologie, 3 lata gwarancji i też układ graficzny Intel HD Graphics 4600. Oczywiście z pełnowymiarową kartą graficzną to nie może konkurować, natomiast fajnie, bo taki układ graficzny też potrafi się przydać. No jest to, moi drodzy, wersja z chłodzeniem boksowym. Już sobie szybko otworzę, czy ten boks czym się różni od tych, które miałem w Sandy Bridge'u. Tak więc niczym się nie różni, jest to zwyczajne chłodzenie boksowe, czyli takie dodawane przez producenta, będące w stanie zapewnić tu temperatury pewnie rzędu 65-70 stopni w stresie, czyli przy maksymalnym użytku procesora. Natomiast ja tego w ogóle nie będę do komputera wkładał. Mam swoje chłodzenie CM Storma, zobaczycie je też na filmach montażowych, ponieważ myślę, że wcześniej nie mieliście za bardzo okazji widzieć tego sprzętu, gdyż to chłodzenie w komputerze znalazło się nieoficjalnie, nie było żadnych filmów, rozpakowań, filmów z montażu, więc myślę, że też to was zaciekawi. No dobrze, tak więc dzisiaj dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Biorę się już wkrótce za montaż tego wszystkiego w nowej obudowie. Zależnie kiedy ona do mnie dotrze, być może na razie też przełożę to po prostu do starej obudowy. Dziękuję wam za uwagę i pozdrawiam was. Cześć!